wiersze również nie płoną. Mogą je Państwo znaleźć na płytach Republiki i Obywatela GC. Znajdują się one tuż obok książki Obywatel i Małgorzata na naszych półkach. Państwo spotkali się i związali w bardzo szczególnym momencie, bo to było na granicy dwóch różnych rzeczywistości. Ta rzeczywistość stała się bardzo dynamiczna w roku 89. Wtedy nagle otworzyło się mnóstwo drzwi. Wtedy zaczęło się takie bardziej świadome też tworzenie wizerunku. Wreszcie można było zobaczyć, co dzieje się na Zachodzie, chociaż dla Pani to nie było takim dużym problemem i nawet te drzwi na Zachód Pani Grzegorzowi Ciechowskiemu pomogła otworzyć. Ale ta rzeczywistość zmieniła się bardzo i jaki to miało wpływ na artystów? Skończył się PRL, zaczęła się III Rzeczpospolita i stwierdziliśmy, że nie pasujemy. No PRL spowodowało na pewno to, że nie mieliśmy takiego obycia w świecie europejskim. Jak widać dzisiaj, bardzo wielu artystów nie dało sobie z tym rady, nie tylko artystów, po prostu ludzi nie dało sobie z tym rady, że ta przepaść była wielka. Nie mówiąc o tym, że na przykład nie mówiliśmy w językach, prawda, czy nie znaliśmy administracji zachodniej. I ja miałam wyjątkowe szczęście, ponieważ produkowałam filmy z Amerykanami, więc na co dzień mówiłam po angielsku. W domu się z kolei mówiło po francusku w większości, bo to taki był snobizm domowy. Ale że na przekór właśnie komunie, tak, to my będziemy mieli różne kontakty poza oficjalnymi. Zresztą ja się musiałam wychowywać w klasztorze sióstr niepokalanek, ponieważ moja mama stwierdziła, że szkoła PRL-owska podstawowa mnie wypaczy. I tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład no Grzegorz nie znał angielskiego, potem się uczył tego angielskiego. Był natomiast fantastycznie, można powiedzieć, wykształcony w literaturze, w historii, w poezji i to była jego ogromna siła. Natomiast rzeczywistość zachodnia jednak wyglądała zupełnie inaczej. Myśmy nie mieli przede wszystkim menadżerów, którzy nas wprowadzą na świat. Od tego trzeba zacząć, ponieważ świat zachodni był stworzony na zasadzie, gdzie rozrywka, gdzie film, gdzie muzyka jest biznesem. U nas była traktowana zawsze jako hobby i nadal nie jest biznesem, prawda? Nadal można powiedzieć, że mamy przemysł rozrywkowy albo przemysł filmowy. To nie jest żaden przemysł, prawda? Książka jest towarem, o mój Boże. A książka jest towarem, właśnie. W minimalnych filmie nakładach, prawda? Więc tak było wtedy, że my jako artyści kompletnie nie umieliśmy się na tym świecie zachodnim zachować i znaleźć. Poza tym język powoduje, że się jest hermetycznym. Szwedzi zrobili to zdecydowanie lepiej, ponieważ obowiązkowym językiem jest angielski, więc wszystkie szwedzkie zespoły typu ABBA czy do dzisiaj, prawda, czy łotewskie, prawda, fantastycznie się przebijały od razu automatycznie na zachód, brały agentów angielskich czy niemieckich i po prostu szły torem europejskim. Myśmy tego nie mieli. Nie mieliśmy producentów prawdziwych muzycznych, nie mieliśmy agentów, nie mieliśmy prawdziwych menadżerów. Wszystko to się rodziło razem z nami i wszyscy nie mieli żadnej umiejętności, doświadczenia.